naprawdę, no. Natomiast co do lodowców na Antarktydzie Leonianej, to tam jest temperatura minus 40, minus 50, jak się temperatura podniesie o 2 stopnie czy o 3, nawet o 5 stopni, to w temperaturze minus 35 lodowce też się nie roztopią. Także pamiętajcie, że w wieku między wiekiem 8 a 12 było też globalne ocieplenie. Parę się globalne ocieplenie. Więc wiekiem 8 było ocieplenie. Dziewczyny wtedy dojrzewały bardzo wcześnie. Laura Petrarki miała lat 12. Królowa Jadwiga odchodząc za 13, ale wcześniej w świecie wichelnym tam robiła na 12. To było normalne. Na Grenlandii, gdzie zima teraz, dziewczyny mają pierwszy okres wieku lat 19, 20, 21. Sama Grenlandia jest dowodem, bo Grenland to znaczy zielona ziemia, to znaczy, że kiedyś była tam zielona. Kiedyś tam zielony ląd. Kiedy Erik wspaniały tam dopłynął do Grenlandii, to rosły cytryny. I jakoś nie zalało Europy, przynajmniej na ten temat nam nie wiadomo. Prawda? No, także spokojnie, to wszystko jest jedna wielka lipa, gdy o tym mówimy, ale ta lipa to nie jest całkiem bez sensu. Bo jeżeli ja daję zamówienie do fabryki, żeby zrobiła maseczki na kominie, żeby nie wypuszczać metanu do sceny, ta maseczka kosztuje $500 000, a ten co daje zamówienie, dostaje 10% łapówki zamówienia. Ale po to jest. W takim razie za jakimiś ograniczeniami pan jest właśnie, jeżeli... Tak, ale nie absurdalnymi. Oczywiście, że przepisy drogowe muszą istnieć. Przepis pierwszeństwa jakiś musi być, prawda? No właśnie kto ma te przepisy ustalać, bo jak ustala policja... One się ustalały samodzielnie. Wie pani, że w Anglii nie było przepisu o ruchu lewostronnym? A co jest na wiechucie? Ludzie normalnie jeździli lewą stroną, bo tak się ustali. Natomiast dlaczego w Europie mamy absurdalny ruch prawostronny? Kto z państwa wie? Dlaczego w Europie mamy ten absurdalny ruch prawostronny? Ja wiem, Napoleona, tak jest. Napoleon został od różnych szpiegów brytyjskich, którzy przyjeżdżają do Europy i wydał polecenie ruchu prawostronnego, a przepisy spadali, przez to bo jeździli lewo. Prawda? I wykrywano szpiegów. Ja się to przekonałem, że nie będę o tym pisał w najbliższych dniach. Rzadko mi się jeździ pasażer na motocyklu. Sam jeżdżę na motorze, ale jako pasażer rzadko. Jechałem przedwczoraj, czy wczoraj, nie pamiętam. I przekonałem, że jest jeszcze gorzej niż jak się sobą prowadzi. Wychylić się w prawo jest trudniej psychicznie niż w lewo. Jak robię chrystianie w nartach, w lewo robię łatwo, prawo jest trudniej. Psychicznie. Prawo jest trudniej. Na motorze też skręcić prawo z samochodem. Zjechać na prawo jest trudniej niż w lewo. To jest to sprawdzić. Psychicznie tak jest. Dlaczego? Człowiek ma odruch, że serce ma z lewej strony. Pan jest w prawej. I jeżeli jest zagrożenie, to się odwraca zawsze prawą stroną do ruchu lewostronny jest naturalny. Zagrożenie ma zjechać na lewo, a nie na prawo. Ruch prawostronny jest odpowiedzialny za ogromną ilość pasów drogowych, których by nie było w ruchu lewostronnym. Z tego idiotę Napoleona mamy absurdalny system taki, że w jednych krajach jest lewostronny, przecież w Indiach jest lewostronny, w Japonii jest lewostronny, w Australii jest lewostronny, pół świata ma lewostronny, pół ma prawostronny. Ale teraz przywrócenie lewostronnego jest strasznie trudne. Koszt tego jest nieprawdopodobny. Ja mam pytanie, bo czasami sobie czytuję, że jestem w najwyższym czasie i tam właśnie a propos jeszcze sprawy kobiet, bo... Nikt nie bronił kobiet od pracy w kopalni, tylko jakoś chętnych nie ma. A ponadto wprowadzenie kobiet do kopalni to jest inna sprawa. Jest 0,5%, 1%, a dla tego jednego osobne toalety robić. To jest koszt. To jest koszt. Poważnie. Ale właśnie nie, bo wtedy by nie było tych bezsensownych przepisów, że musi być osobna toaleta. Jeżeli to jest taka baba chłop, taki tomboy, jak to się mówi, to i nie będzie potrzebna toaleta specjalna dla kobiet. Ale nie każdy mężczyzna, wie pani, lubi iść do toalety i zastać tam kobietę. No nie jest, to jest dobrze. To się robią pewne trudności. Ale oczywiście, no, w większości zawodów kobieta może pracować, a jeszcze nie widziałem kobiety, to siarka, która się oszabonuje. Ale są takie? Tak. No ogromną kasę się na bardzo. A! Proszę bardzo, nikt nie broni. Tak samo nikt nie broni kobiecie być prezydentem, jakoś nie chcą, prawda? Ostatnio były wybory, które się czekali, się zgłosiło. Ale ani na kobietę. Przepraszam, Marian. Kto? Jeden kandydat miał na imię Marian. Marian. Bronisław Maria. To jest Maria Komorowski, tak jest Maria? Tak? To jest Maria na drugiej, właśnie ale dlatego tak... Ale dzisiaj przykład pani prezydentki, którzy też są. Ja broń Panie Boże, nie chcę kobietom odbierać prawa kandydowania na dowolne stanowisko. Mówią o głosowaniu kobiety, nie uczynnią prawie wyborczym. Nawiasem mówiąc, nie chodzi tylko o kobiety, bardzo wiele ludzi, którzy uczynnią wyborczego. Na przykład wszystkie osoby, które są na zasiłkach państwowych. No nie mogą głosować. Które zawsze głosowały za tym, że na najwięcej zasiłku. Nie mogą głosować, ludzie, nie składają się, bo oni decydują o wyborze, o oddawaniu pieniędzy. Tylko ci, którzy podatki giną, powinni głosować, prawda? No to oni składają na ten pas. Nie mogą sobie kolejnych państwowych. Jeżeli państwowy nie głosował zawsze na takiego premiera, to powinni się odbijać, prawda? Albo dało mu uprawnienia. To kiedyś było normalne we Francji, kiedy była demokracja już, w latach XIX wieku, była demokracja, nie było monarchii, ale urzędnicy nie mieli prawa głosu. Polskowi nie mieli prawa głosu. Nie powinni mieć, no bo oczywiście. Proszę bardzo. Na pana. Najważniejszy problem... Kurczę blady, no. Najważniejszy problem moim zdaniem tak naprawdę to przywrócić zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda. Wolencja Julia, czyli wszystko, co jest niebezpieczne, usuwać. Przymusu bezpiecznej oczywiście znika od razu, pasy w samochodach, znikają. Oczywiście, a pani dlaczego pani wskazała pasy w samochodach? Pasy w samochodach to jest dobry pomysł. Ale proszę panią, kobieta z ciąży ma prawo jeździć bez pasu. Jak pani powie, że od 2 godzin pani jest w ciąży i koniec na sobie. Co za problem. W razie, jak się policjant upierał, to znajdzie zaprzyjaźnionego lekarza, prawda, tedesu. Nie ma się przeciwnować. Ja mam doświadczenie, że cierpię na autoproklamofobię. Jest to choroba polegająca na tym, że bardzo nie lubi palić w samochodzie. Sam to na to wymyśliłem. Mamy lekarzy zaprzyjaźnionych. Pisali mi świadectwo ciebie na autoproklamofobię samochodu. Mam ci wodę na jazdę bez pasu. Żaden problem. Ale wracając do poważnego pani pytania, z tego wynika dokładnie kara śmierci, prawda? Bo jeżeli morderca wie, że to jest kara śmierci, to morduje, znaczy chcę, się go powiesili, prawda? Co temu dzieje się krzywda, nie ma problemu. A także wysokie podatki też znikają, bo one są motywowane tym, że człowiek sam pieniędzy się wyda. A mówimy, nie, na przypłynie to uchona za połowę i drugiego miesiąc nauczy, nie? I koniec. Chcemy jej się przyda. Musimy przywrócić zasadę chcemy jej się. Z niej już wynika praktycznie wszystko. To jest najpoważniejszy problem. Odeszliśmy od zasady volenti non fituria. I to odejście powodowało, że wiemy, kto z niego niczym zamiast normalności. Istotne jest, wie pan, jak ludzie głosują. I kto głosuje? Bo w Konstytucji 3 maja było napisane tak, że robota, szlachta, która nie ma majątku, przestała mieć możliwość głosowania. I wtedy głosują ludzie, którzy są zainteresowani dobrobytem kraju i dobrobytem własnym. A jak głosują wszyscy, to jest grupa ludzi, która chyba nie ma żadnego zainteresowania, może głosować jak kto jej tam podpowie, albo kto ją... Ja na przykład jestem zwolennikiem w dziedzinie... I pan nie przekonuje, jestem przekonany. Więc niech pan powie, jak zrobić, żeby ludzie głosowali... Ja bym zaczął od wyborów samorządowych, panie senatorze. Wyborów samorządowych, czyli w wyborach samorządowych prawo głosu mieli wyłącznie obywatele ziemscy, czyli ci, którzy mają nieruchomość na terenie tej miejscowości. Co więcej, siła głosu powinna być proporcjonalna do wartości tej nieruchomości. Bo jeżeli ja mam hektar ziemi lesowej, tak? I mam 1 głos, a ja go sprzedam 2 ludziom, to dlaczego ten sam hektar ma być oddany przez 2 osoby? Siła głosu tego hektarna jest taka sama, to jest wybór samorządowy decyduje nie człowiek, tylko nieruchomość. Jeżeli ja decyduję o postawieniu latarni, to rośnie wartość nieruchomości, prawda? Ja się nie zajmuję w tym momencie, samorząd nie ma prawa kary śmierci, prawda, czegoś takiego, tylko zajmuje się nieruchomościami. Dlatego też powinno być tak, że głosuje tak naprawdę nieruchomość. I właściwie jest tylko przedstawicielem swojej nieruchomości.